Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj pobędziecie ze mną. Ten film będzie, podejrzewam, z dwóch dni, bo to są już takie ostatnie przygotowania przed Dominiki 18 urodzinami. Czyli ja zajmuję się, jak to ja, prowadzeniem domu. Muszę zmienić wszystkie pościele, wiecie, poprać wszystko po świętach, posprzątać. Zostawiam choinkę, dlatego że z choinką się nie będę tutaj szarpać, bo zdecydowałam się, że na salę piekę ciasta samodzielnie, jeżeli nie biorę ich od sali. Po pierwsze, dużo taniej, bardzo dużo taniej, a po drugie, Donia była tydzień temu i mówi, że ciasta... No więc ja jej wierzę. I tak, moja bratowa upiecze nam pleśniak, zdecydowała się. Ja upiekę Snickers, brzoskwiniowiec, kopiec kreta, moja siostra upiecze jabłecznik z bitą śmietaną i moja chrześnica, skarb, upiecze mi sernik. Więc będziemy mieli ciasta po kokardy. Kto jest ciekawy, zapraszam do oglądania. Wiem, wstęp był długi, słuchajcie, ale sprawa jest taka. Torta nie robiłam ja, tort kupiłam. I powiem Wam krótko, ceny powalają. Byłam w szoku, ale powiem Wam, dlaczego zdecydowałam się na zakup tortu. Dlatego, że ja chciałam go upiec, ale Dominika miała konkretny pomysł. Wiecie, dziecko sobie coś wymarzy. Wymarzyła sobie tort piętrowy, błękitny, wiecie. I tak, żeby ten tort był na podstawie, no to ta podstawa kosztuje. Żeby był usztywniany stelaż, kosztuje. Żeby to było błękitne, kosztuje. Żeby był taki, a nie inny lukier, kosztuje. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do tego wcześniej takiego nie robiłam i nie chciałam się za to brać. Tynkowanie, wiecie, dzisiaj to, jutro tamto, mówię nie. Nie zdecyduję się, tym bardziej, że mnóstwo przyrządów musiałabym kupić tylko pod ten tort. A ja się profesjonalnie pieczeniem tortów takich finezyjnych nie zajmuję i nie zamierzam póki co. To sobie podarowałam tą sprawę. Skontaktowałam się z kilkoma paniami, które pieką w domu, nie chcę z cukierni, bo historię z Igora Komuni pamiętam i zdecydowałam się, że to nie będzie cukiernia. Chciałam, zależało mi, żeby było to na naturalnej bitej śmietanie, żeby był krem z białą czekoladą, bo Donia sobie wymyśliła tam z chrupkami, jakimiś z owocami koniecznie. No i no to wiadomo, nie? No to zamówiłam sobie u sąsiadki. No, ceny powalają, no taką mamy teraz rzeczywistość, że mało co nie powala, więc postanowiłam ten tort nie ryzykować, nie szarpać się, wiecie, człowiek jest zestresowany, ma tyle rzeczy do ogarnięcia w domu, piecze ciasta jeszcze z tortem, a jakby coś nie wyszło i co potem, i nie zdecydowałam się na ten tort. W każdym razie mamy wszystko już chyba załatwione, Sowek pojechał w nagłą i niespodziewaną trasę i zostałam ze wszystkim sama, przyjadą do nas goście, więc muszę przygotować cały dom i tak dalej, i tak dalej. Teraz jestem na etapie odbiór jeszcze mnóstwa paczek z paczkomatu, bo będę robiła dla Doni upominek, którego się nie spodziewa. I zamówiłam pod to taką skrzynkę specjalną i taką drugą skrzynkę jej zamówiłam, żeby miała gdzie sobie kopertki wkładać, jakieś drobne upominki, bo to później na tej sali będzie się, wiecie, rozlatać, a ja też nie będę pilnować, żeby tego tam gdzieś chować, tylko żeby to miało jedno miejsce, tak sobie wymyśliłam. No więc jestem na tym etapie, że teraz jadę do paczkomatu, a jak Donia wróci, bo ona chciała jechać ze mną na zakupy pod te ciasta, no to pojedziemy do sklepu kupić produkty na wszystkie ciasta. Także jedziemy. Otworzyła się skrzyneczka, jedno. A to drugie to chyba... O matko i córko moja! Jak to wydobyć stąd? Muszę rozłączyć się. Przyszło, nie wiem co. Wiecie, jak się kupuje wszystko na raz, to nie wiadomo co dojdzie. W każdym razie jadę teraz do domu. Zdążyłam, słuchajcie, wjechać na podwórko. Dostałam SMS, że... Orlen paczka czeka na mnie na odbiór, no więc już jak jestem, to podjadę tam i ją odbiorę i zobaczymy, co to przyszło, bo jakoś nie wiem. Już Wam pokazuję, co jest w paczkach.
Zamówiłam dla Dominiki farby. Widzicie, ja ich nie kupuję z apteki, ja je zamawiam przez internet. Nie wiem, czy one mają taką samą cenę, czy nie, ale chyba jest ciut taniej przez Allegro właśnie. Kupiłam i po ile? O, teraz wam powiem, bo tu mam paragon. Po 42,80. Tyle kosztowała farma. Włożyli jakąś tamtą. Kolor jak Dominiki to jest taki, poczekajcie, ciemny brąz, czy ciemny blond, o. Ciemny blond 6.06, bardzo ładny kolor, taki zimny, wiecie, zimny brąz, ładny, bardzo ładny. Jej się już lekko wypłukują, bo wiecie, te farby nie są takie chemiczne, to są naturalne farby, więc i pigmentacja nimi nie jest taka, mam wrażenie, dogłębna i mocna, tylko tak troszeczkę się ten kolor, być może dlatego, że to jest dopiero jej trzecie malowanie tą farbą, więc ten włos jeszcze się tak nie opił. No. Myślałam, że tego nie wydobędę z tej paczki, ale wydobyłam. Mówiłam wam o skrzyneczkach. To jest taka skrzyneczka. Można ją oczywiście sobie tam przygotować dekupażem. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale jest taka forma ozdobnictwa drewna dekupaż. Ja kiedyś się tym zajmowałam, robiłam. Nawet Donia ma takie skrzyneczki nieduże do kosmetyków i tych. Kiedyś jej zrobiłam. Nie wiem, czy będę miała na tyle czasu, żeby to ozdobić, ale... W razie czego surowe też bardzo ładnie wygląda. To jedno, a to jest drugie. I w tym właśnie zrobię boks upominkowy. Pokażę wam. Mam nadzieję, że znajdę na to wszystko czas. Tutaj dostałam okucia i takie ozdobniki. Ja już tam będę wiedziała, co z tym zrobić. To tyle. Znowu kartony. Przed domem mam jeszcze z Bożego Narodzenia kartony i jeszcze Sławek tego nie zdążył posprzątać. Podejrzewam, że ja zdążę. Jesteśmy w Biedronce. Udało mi się w końcu wyjechać. Jest godzina już dobrze trzecia. Robimy zakupy. O, tu są te jabłka i górna jabłecznika. Donia chodzi i szuka. Musimy zabrać je. Jestem z listą, gotowa. Nie, puszkę brzoskwiń z samego dołu. Co ty robisz? Ja znalazłam ten lakier, co tu chciałaś taki. Pokaż. Mówiłaś o takim żółtym beżu. Nie, to jest nie żółty beż. Ja wiem o takim, wiesz, jakim, takim ciepłym beżu, takim bananowym trochę kolorze. Igor, jest puszka brzoskwiń? Jest. Chłopak, nie podoba ci się ten? Chłopak jest pomocny, fajny. Nie podoba ci ten? Nie, ten takie to my mamy, Donia. Już mam dużo. Tyle już mamy, słuchajcie. Ten już się podoba. Tyle śmietany do cias. Mam, Donia, patrz, ta ma dziurkę, ją trzeba wymienić. Dobra. Ta ma dziurkę, widzicie, trzeba patrzeć, bo później, no. Poczekamy za Donią. Jesteśmy w domu, słuchajcie. Donia już niesie. Da radę? Jeszcze to. Nakupowaliśmy już chyba wszystko, co jest potrzebne i niezbędne. Tylko to trzeba zataszyć. Ja już to wezmę, Doniuś. Bo ja jeszcze mam paczkę pod pachą, to wiesz, nie jest lekko. Ale wezmę to. Idziemy tak. A tu są jeszcze jakieś prażynki, widzę, czyjeś to Igora chyba. No i kupiłam tą kawę co zwykle. Słuchajcie, ja bardzo lubię tę kawę Złotą Oro. Ona jest po 60 zł w Biedronce. No i za tyle też ją kupiłam. No i te prażynki Igora. No i dobra. The next day. Witam się z wami w kolejnym dniu. Wczoraj już wam nie nagrywałam, jak wróciłam z zakupu, bo już musiałam po prostu się do roboty brać, więc nie miałam czasu. Dzisiaj jest rano, wypijam kawę, zjadam śniadanie i teraz biorę się za robienie tego boksu dla Dominiki. Nie ma jej w domu, poszła do szkoły, więc ja jadę szybko kupić jej wszystko w kolorze niebieskim, bo w tym kolorze ma swoje urodziny. Wymyśliła sobie to w ten sposób, więc zrobimy jej taką niespodziankę. Muszę teraz jechać do sklepu, więc zaczynamy. W pierwszej kolejności przyjechałam do Action. Zobaczymy, co tu mają w kolorze niebieskim. Kup
kupiłam. Dość sporo tego błękitu tam było, niebieskiego. Będziemy pakować niedługo. W Action to jest w Action, słuchajcie. I papier. Jeszcze mają takie fajne balony, wiecie, osiemnastki, cyfry. Ale kurde, była jedynka, a nie było ósemki, no i nie kupiłam. Ale mają mnóstwo słodyczy w takich właśnie odcieniach. Dużo fajnych rzeczy było. Zobaczymy, czy to jeszcze coś tam trzeba będzie dorzucić pewnie. Teraz pojadę do Pietrzonki. Powiem Wam jeszcze, dlaczego to robię, ten boks dla niej. Ona kiedyś, pakując prezent tego typu właśnie dla swojej koleżanki, mówiła: wiesz co, mamuś, jak ja bym chciała, żeby ktoś się tak dla mnie kiedyś postarał. Ja sobie to zapamiętałam i wiem, że ona przepada za takiej właśnie, za takimi prezentami, niespodziankami, których się nie spodziewa. I postanowiłam, że ja jej to zrobię. I dlatego to robię. Jestem, wiecie, sama, Sławomira nie ma, tak jak Wam mówiłam, ale przyjedzie. Lada moment, lada dzień. To nie będzie tak już źle, a dopóki jego nie ma, to wszystko ogarniam sama, ale sobie radzę. Jedąc do Biedry, dostałam powiadomienie z paczkomatu, wiecie jak to jest. Zamawiam dla mamy różne rzeczy i dlatego co chwila tutaj się pojawiam. Zapomniałam mojej opaski, co za tym idzie, włosy rządzą na głowie, jeszcze jakiś wiatr. W ogóle dzisiaj mamy bardzo, bardzo zimno, jak na styczeń, -1. Żartuję, no ale dzisiaj było -1, a ja jak mam kurtkę, to ściszę muzykę, bo wiecie, nie można. Jak mam kurtkę, no to sobie ten kaptur naciągnę, a jak mam płaszczyk, no to muszę mieć koniecznie opaskę. Ale przypomniało mi się, jak wysiadałam w Action, no to rychło w czas mi się przypomniało. Na szczęście mam włosy, jeszcze włosami mogę te usiory przykryć. Dobra, jadę do tej Biedry wreszcie. A ta paczka to jest dla Sławka, nie dla mamy, tak patrzę. Książki jakieś znowu zamówił. Bez przerwy jakieś książki odbieram. On mi nawet mówił ostatnio: słuchaj, zamówiłem tam do paczkomatu, to mi odbierz. No to takie ciężkie to książki. Podjechałam pod Biedroneczkę, a wyostrzy mi? O, wyostrzy mi. Pod Biedroneczką nie ma żadnych parkomatów, tutaj nikt się na nas nie czai, więc można iść. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna. Jakby czekał na mnie pina colada bocian. Niebieskie? Niebieskie. Już jestem, moi drodzy, przyjechałam. Będziemy teraz robić ten boks. Przyjdzie ze szkoły, dostanie, zaśpiewam jej 100 lat. Niech nie czeka do wyprawianych 18 urodzin, no bo dzisiejszy dzień nie może przejść tak sobie obojętnie, bo to dziś kończy 18 lat. O godzinie 18:12 się urodziła. Ja przygotowałam już tak mniej więcej, już Wam pokazuję, ten boks. Teraz musimy to zapakować. W tym boksie znajdą się M&M'sy, kremik Nivea, kokosowe cukiereczki, Oreo, Shogeten taka była, takie były, to jest chyba z karmelem, jak dobrze mi się wydaje, no wiadomo, te Bounty, te cienie, ja Wam otwierałam je już w Action, ale są przecudowne, ale otworzę jedną ręką, nie bardzo, cicho, cicho, dobra, otworzę, takie są, do niej będą się podobały, tym bardziej, że paleta beży jest onieśmielająco duża, więc takie cienie, pędzeleczek taki do ściągania z paznokci pyłu po piłowaniu, ona bardzo lubi te czekoladki, no i kokosową jej kupiłam, no bo niebieskie to niebieskie, i już jej kupiłam niebieskie jajeczka, w Action już jest wystawa, wiecie, wielkanocna. Później kupiłam jej taką, o, maseczkę, to jest maseczka? Tak, maseczka. Tą książkę, to jest bardzo fajna książka, taka motywująca, i ona ma na odwrocie świetne hasło, które ja zawsze mówię do dzieci: kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I to jest świetny tekst. I taką karteluszczkę.
Też niebieską, zaraz będziemy pakować, wypełniać, bo Dominika niedługo wraca mi do domu. Właśnie pisze do mnie, ej mamo, i nic dalej nie pisze, to pewnie zaraz przyślę coś. Dobrze, teraz zajmę się już pakowaniem tego. Możecie zobaczyć, jak to robię, nagram. You always know what's wrong with everyone else. How is that? You go. No i tak, moi drodzy, box prezentuje się tak. Drewniana skrzyneczka pomaga po prostu unieść to wszystko, co jest w środku, bo w samym celofanie to by było niebezpiecznie. Chciała niebieski, ma niebieski. Jeszcze dołączymy jej karteczkę, złożymy tu i pojedziemy po nią do szkoły. No więc tak, moi drodzy, gotowa jest niespodzianka dla Dominiki. Za 20 minut jadę pod szkołę. No i wręczymy jej to. Zobaczymy jej minę. Wyszłam, słuchajcie, z domu, a tutaj pruszy, Śnieżyk pruszy. Przekręcam, widzicie? Pruszy. Tu mam boksiwo. I zanosimy je. Do szkoły. Mama wywiad zebrała środowiskowi. Dokąd? Postawimy tu. Dobrze, że to sobie stoi, bo tu, o widzicie, stanęło sobie na tym. O, widzicie, z tyłu sobie pojedzie do szkoły. I już. Jestem już pod szkołą. Sypię jeszcze lepiej, ale to tak już jest. Wezmę to i pójdę do niej, żeby jej zrobić niespodziankę, bo ona się nie spodziewa ani mnie tam, ani tego, co jej przyniosę. Więc idę, mam jeszcze chwilkę, za 2 minutki sobie wyjdę. To zacznie jeszcze lepiej padać śnieg, żeby było mi wygodniej. I już resztę zobaczycie na Dominiki kanale. Zapraszam serdecznie, obejrzyjcie sobie, bo to są chwile wzruszeń, na które niekiedy czekamy latami, niekiedy nie możemy się doczekać. Akurat Donia nie za bardzo oczekiwała na 18 urodziny. Ona nie parła bardzo. Ona mówi, że ją trochę przeraża jednak dorosłe życie. Ale od czego są rodzice, żeby nie wesprzeć dziecka w takiej sytuacji i w każdym następnym roku życia, prawda? No, także taka krótkie przemyślenie. Uciekam. Czekam, a Śnieżek sobie sypie. A few moments later. Znowu wyjeżdżam z Donią, bo ona chce sobie kupić jakiś naszyjnik. Chciałabym Was zaprosić na mój kanał na YouTubie, dlatego że ja też nagrywam, Donia się nazywam na YouTubie. I bardzo serdecznie Was zapraszam. W tym roku bym powiedziała, że jest bardzo fajnie i ciekawie na moim kanale, dlatego że cały czas jeżdżę na imprezy, a teraz będę miała swoją. Być, będę miała swoją 18. Pyta się mnie przed chwilą, czy ona już wygląda, że jest dorosła. Bo ja już dzisiaj o 18 dopiero skończę 18. Dorosłość zaczyna. Zapomniałam kluczyka. I Donia poszła, słuchajcie, tutaj są jeszcze kartony po świętach i ja muszę je zutylizować. Właśnie, macie jakiś pomysł, bo mi brak pomysłów, jeśli chodzi o kartony. Trzeba je gdzieś, nie wiem, podrzeć na kawałki i w ten kosz niebieski wynieść. W komin to nie, bo nie palimy. Spalmy go. Nie będziemy go spalać. No, przyjechałam do miasta, sypię. Donia poleciała po bilet parkingowy. Dziś będzie... Jak to? No jakby nie działa. Nie działa, dziad? No to musimy iść zobaczyć. To czasami dobrze. Wiem. To dobrze, że wiesz. Sypie śnieg. Donia się w taką właśnie śnieżycę urodziła, że kosmos, świata nie było widać. Koło, jakby historia zatacza koło. Po 18 latach, Essa. Essa, idziemy. Czekam za Donią, poszła po bilecik, bo przyjechaliśmy po raz drugi do Action, znaczy ja, bo zapomniałam papieru do pieczenia, a jutro zaczynam pić ciasta, więc muszę mieć papier do pieczenia. Wróciliśmy do domu, słuchajcie. Tak jak Wam mówiłam, rozpadało się na fest, no i mamy zimę.
Do Minisi dzisiaj przyszła na skrytkę pocztową pierwsza karteczka w dniu urodzin. W dniu urodzin. 18. Jest. No. Nie. To powinno być nielegalne. Ja w to rozumiem, to jest od pani Emilki. Pani Emilka to jest naszym widzem stałym już bardzo dawno. Pani Emilko. Pani Emilko, ale pani prezent jej zrobiła. Dziękujemy bardzo. No tak niepotrzebnie. Tak. Zawstydziłaś się? Proszę. Zawstydziła nam się Donia. Pani Emilka dała jej kartę podarunkową do Rossmana. Pani Emilko, bardzo dziękujemy. Jest nam niezmiernie miło. Nawet się nie spodziewałam. A Donia chyba w ogóle. Co ja Donia? Chciałam jakąś czekoladkę, co najwyżej. Czekoladkę myślała, no. Kochani, jeszcze Wam pokażę, bo byłam w tym Action i mówię tak, Dominika, idziemy tylko po papier do pieczenia, bo wiecie, w Rossmanie albo w Action to jest tak, że człowiek tylko wchodzi i zakłada, że oczywiście kupię tylko papier do pieczenia, nie? I były takie prześlicznej urody miseczki, wiecie? I dwie sobie kupiłam, po 15 ziko one chyba były. Takie średniaki, wiecie, do surówki na przykład. Bardzo ładne, dwie. No i jeszcze Wam pokażę. Dostaliśmy od Pani karteczkę. Od Pani Emilki dostała Donia, a my dostaliśmy od Pauliny i Dawida z dziećmi, z Natalką, Agatką z Irlandii Północnej. To jest kartka świąteczna, ale tak to jest, jak idą z daleka, że przychodzą czasami później. Opłateczek przyszedł i trzy karteczki z pozdrowieniami z wakacji. Taka pierwsza. Z Barcelony taka druga karteczka. I z Majorki. Proszę bardzo. Takie karteczki. Przepiękne. Dziękujemy bardzo. Na szczęście jeszcze choinka, jak widzicie, stoi i te karteczki jeszcze wszystkie są na sznureczku z tego roku, więc ta karteczka dołączy do nich. Dzięki. I tak patrzę, pani wysyłała to 13 grudnia. To bardzo długo szło. Tym miłym akcentem będę się z Wami żegnać. Tym samym zapraszam do komentowania, do subskrypcji, bo nie wiem, czy nie umiecie subskrybować, czasami może ktoś nie wie jak. Trzeba nacisnąć dzwoneczek, a później poprawić tam na wszystkie. Wylistuje się taka lista, do czego mają być powiadomienia. Więc ten czerwony dzwoneczek musi stać się szarym dzwoneczkiem. Zapraszam do subskrypcji i żegnam się z Wami. Cześć!